witam wszystkich serdecznie na regatach rozpoczynających sezon żeglarski 2022. Regatach o Puchar Starosty Szczecineckiego, które ten sezon nam zaczynają. Witam wszystkich. Cała baczność na banderę Zaczynamy sezon żeglarski w Szczecinku nad Jeziorem Trzesiecko. Zaczynamy regatami o Puchar Starosty, czyli witamy sezon żeglarski 2022. Zawsze na początku maja rozpoczynamy takie uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego i też w tym roku tak będzie w regato Puchar Starosty. One weszły już w kalendarz naszych tych imprez, ja nie wiem, który raz z kolei, natomiast jest to wspólne organizowanie zawodów żeglarskich z naszym klubem Morle i Centrum Edukacji Ekologicznej. Czy starosta kiedykolwiek żeglował? Dwa albo trzy razy na Jeziorze Drawskim z kolegą. Fantastyczne wrażenie, ale tak, nie jestem jakimś żeglarzem i osobą, która tutaj ma jakieś doświadczenie, ale myślę, że ci, którzy od dziecka uczestniczyli w klubie, w tych zajęciach w Szczecinku, czy to w Szoku, czy to teraz w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, tego nie zapominają i oni mają to gdzieś we krwi. To jest pewna pasja i stąd mamy my wszyscy inni przyjemność zobaczenia, jak pięknie wygląda Jezioro Trzesieckie, kiedy jest pełne różnego rodzaju żaglówek i to fantastyczne widoki. Mamy 30 załóg, kategoria wiekowa, od dzieci, 8-latków do seniorów. Mamy klasę Optymist, najmłodszą, mamy IC-407, pierwszy raz Laser Pico oraz klasa Okedinga. I mamy oczywiście gości z zewnętrznych klubów, którzy przyjechali do nas. Z daleka? Od Ustki po Złocieniec, Czaplinek. Ci, którzy się znają na żeglarstwie, na pewno wiedzą, co tutaj się będzie działo, ale ci, co siedzą przed telewizorami, pierwszy raz widzą, w jaki sposób będzie przebiegała ta rywalizacja, co się bierze pod uwagę? Rywalizacja przebiega po wyznaczonej trasie, czyli tak zwanym trójkącie. Oczywiście startujemy klasami poszczególnymi, które startują w odstępie tam 3 do 5 minut. I oczywiście pierwszy na mecie wygrywa. Młodsze klasy mają jeden trójkąt, starsze klasy mają dwa trójkąty, czyli dwa okrążenia po wyznaczonej trasie, no i wiadomo, wygrywa lepszy. Czy to jest sport mieszany, to znaczy czy biorą udział w nim również kobiety? Tak, oczywiście jest klasyfikacja chłopców i dziewcząt w klasie Optymist, w klasie ISA i w pozostałych klasach dominują niestety panowie, ale no, na innych imprezach jest to mieszany skład. Czy dzisiejsza pogoda jest wystarczająca do tego, aby te regaty były udane? Oczywiście, mamy wiatr, pogoda jest zacna, nie pada, wychodzi słońce, są przebłyski, także jest okej. Na początek sezonu, na rozprostowanie kości po sezonie zimowym, jest w sam raz. No to udanej zabawy. Dziękujemy. Thank you.
starostwo funduje puchar, czy trzyma kciuki za kogoś? Nie trzymamy kciuki, raczej staramy się tutaj dofinansowywać cały czas to przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o nowe wyposażenie. 2 lata temu kupiliśmy przy wsparciu środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego taki symulator do ćwiczenia, czyli młodzież, dzieci na zajęciach zimą, kiedy nie można żeglować, trenują. W tym roku mamy też już złożony wniosek i chcemy kupić 2 takie regatowe optymisty, więc co roku chcemy poprawiać to, co jest związane z dostępnością do tego sprzętu żeglarskiego. Mamy też taki ciekawy pomysł, w tej chwili jest opracowany, żeby tutaj właśnie popracować nad tymi pomostami, które już są zniszczone. W tej chwili jesteśmy w fazie takiej koncepcji. Gdyby nam udało się to w najbliższym czasie zrealizować, to byłaby to fantastyczna taka przystań żeglarska z poszczególnymi miejscami dla różnego rodzaju żaglówek czy innych nawet prywatnych podmiotów. W ten sposób byłoby takie świetne miejsce, gdzie z przyjemnością przychodziłoby się i korzystało z tych walorów Jeziora Rzesieckiego. To naprawdę świetne, że ten sport ma takiego sponsora, który od iluś tam lat już trwa i miejmy nadzieję dalej będzie trwał przy żeglarstwie. No tak, przy Centrum Edukacji Ekologicznej te różnego rodzaju kluby zainteresowań się rozwijają i proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie nigdy nie odstępujemy od tego, aby to żeglarstwo w mniejszym czy większym stopniu funkcjonowało. Dzisiaj widać, że ono powraca, jest taka odnowa i z tego się należy tylko cieszyć, że jest młodzież, która poza komputerem chce wejść w to, co jest fantastyczne na wodzie. Człowiek na wodzie czuje się przecież wspaniale, oddycha, czerpie pełnymi piersiami to, co jest związane z przyrodą, a i woda daje jakieś wyjątkowe poczucie swobody.